No, cześć, słuchajcie, przyszedł czas na małą aktualizację. Jak na pewno wiecie, blogi Alicja w Krainie Książek oraz Kamerą Wśród Książek podjęły wieczystą współpracę i owoce tej wieczystej współpracy już można tutaj razem z nami oglądać. Owoce naszej współpracy mają na imię, jak widzicie zresztą na koszulce, Anika. I jest to takie delikatne nawiązanie do serii Felixnet i Nika. I Anika. I słuchajcie, właśnie w związku z tą serią, w związku z tym małym człowieczkiem mamy dla was urodzinowo-imieninowy konkurs. No dobra, ale dlaczego urodzinowo-imieninowy? Tak się jakoś złożyło, że w tym samym dniu urodziny obchodzę ja, imieniny obchodzi Miłosz. No i przyszło na świat to nasze maleństwo. I właśnie z tej okazji mamy dla was konkurs, w którym są naprawdę świetne nagrody, sponsorowane przez wydawnictwo Powergraph. Co można wygrać w tym konkursie? Otóż słuchajcie, będą to właściwie trzy konkursy. Trzy konkursy, trzy nagrody. Trzy konkursy, trzy nagrody. Można wygrać najnowszą część Felixneta Niki, czyli Felixnet Inka oraz Sekret Czerwonej Hańczy. Można wygrać Felixową koszulkę, wzór do wyboru. Mniej więcej coś takiego, jak ja mam tutaj na sobie, tak? Oraz teoretycznie możliwy notes w twardej oprawie. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć jedną z tych nagród? Zasady konkursu. Aby zawalczyć o koszulkę od imienia Alicja, utwórz akronim, inaczej skrótowiec. Żeby wygrać teoretycznie możliwy notes, utwórz ciekawy skrótowiec od imienia Miłosz. A żeby wygrać najnowszą część Felixneta i Niki, od imienia Anika. W tym konkursie liczy się kreatywność. Liczymy na was, na wasze pomysły. Najlepsze, najciekawsze, najbardziej kreatywne, takie, które po prostu nas zaskoczą. Właśnie takie akronimy zostaną wybrane przez nas i po prostu wygrają. Odpowiedzi nadsyłajcie na e-mail z kamerą wśród książek @gmail.com w temacie wpisując konkurs imieninowo-urodzinowy. No i co? To tyle. Na odpowiedzi macie 2 tygodnie. Za równe 2 tygodnie ukaże się filmik, w którym ogłaszamy zwycięzców. No i słuchajcie, na pewno zastanawiacie się, dlaczego imię Anika. No słuchajcie, jest to pytanie, które słyszymy strasznie często. I właśnie dlatego nagraliśmy o tym krótki filmik. No i co, Gabryś, jak było na USG? Na USG wyszło, że to dziewczynka. Zapraszamy was na nasz kanał. Tak, bo właśnie mamy rodzinny kanał. Czyli Alicja and Miłosz, niecodzienna codzienność. Tak, jeszcze Aniki tam nie ma. Ale właśnie możecie kliknąć tutaj. Jest to taki zupełnie inny sposób robienia filmików, bardziej fabularyzowane. Z humorem, mam nadzieję, że wam się spodoba. Zapraszamy was na nasz kanał. Subskrybujcie, bo już więcej będzie tam update'ów i różnych śmiesznych rzeczy z naszego życia. No ale przede wszystkim można się tam dowiedzieć, skąd to imię. Przede wszystkim więc klikajcie na Anikę. Cześć.